dobry. Ja chciałem zapytać, czy te krokusy się nie znudziły już? Ale nie, bo im starsza jestem, tym wszystko mi się bardziej podoba. Także urok jest nieprawdopodobny. My je widzimy po raz pierwszy, bo my nie jesteśmy stąd. Ze Szczecina, skąd jesteście? Z Gdańska. Ja pochodzę z Krakowa i zawsze, żeby zobaczyć krakusy, jeździłem w Tatry, w szczególności Polana Kalatówki, Hala Gąsienicowa. Ale teraz do Szczecina. Teraz Szczecin, dokładnie, i tutaj naprawdę wykwit krokusów przepiękny. To jest bardzo, bardzo piękny widok i trudno raczej się takim znudzić, takie wrażenie. Są bardzo urocze, bardzo ładne. Nie znudziły się jeszcze, co roku zawsze przychodzimy, zdjęcie robimy standardowo. Przed zdecydowanie. Chwilą, story na Instagrama było wstawione, witaj wiosno. Szczecin ma się czym pochwalić, w Gdańsku, w Krakowie nie ma takich. Aż tak to nie. No tak nie. Aż tak to nie. Jeżeli chodzi tutaj też o zieleń, o błonia, naprawdę super teren. Chciałem zapytać, czy nie znudziły się te krokusy już? Nie, absolutnie nie. My po prostu z utęsknieniem czekamy, aż one tutaj w pełni nam zakwitną i sprawiają, no, dają nam naprawdę ogromną radość. Także nie, absolutnie nie. Oby jak najwięcej, jak najdłużej kwitły. Są przecudne. I tak co roku panie tu przychodzą? I dziś specjalnie nawet przyjechałam do Szczecina podziwiać. Skąd pani przyjechała? Z Żagania. Wspaniała rzecz, że one są pielęgnowane i długo rosną. To tak jak w naturze, bo jak zobaczycie w innych parkach, to one są takie po prostu mdłe. A tu jest pełen urok. No to jest urocze miejsce, no to jest dywan, po prostu dywan. To jest przepiękne barwy, kolory przy jeszcze takiej bardzo surowej tutaj scenerii drzew, które nie mają liści, więc no te kolory są przepiękne. Tak, jest takie magiczne miejsce relaksu, odpoczynku i takiego nabrania wiatru w żagle. Radiu Szczecin. Dobre wiadomości. Zawsze o 7:30 i 14:00.